no to wsypujemy, zaczynamy zacieranie naszego senna. India Pale Ale na zdobycznym mielu. Wiemy jak leci, bo to są wszystko jasne słowy. Słód Pale Ale jako baza. Monachijski, żeby dodać trochę ciała i no i troszkę smaku. No i przeliczmy na poprawę piany. Piwo będzie miało 16 stopni lato. Czyli powinno mieć około 6-7% alkoholu. Mamy sporą zagwozdkę, co zrobić z chmieleniem. Jak to wszystko poustawiać, gdzie który chmiel dosypać. Zaraz będziemy się zastanawiać nad tym. Dobra, podsumujmy sytuację. Co mamy? Mamy dużo różnych rzeczy. Tutaj mamy, ja to ważyłem przed chwilą, tu jest 700 gramów Brawa. To jest kompania Brawa. Kompanię Brawo myślę, że rzucimy na pierwszy front. Tak, na goryczkę. Na goryczkę przed. Do brzeczki przed. Przed. Jako wsparcie? Zdobyczny Kolumbus. Plus wymacany i wywołany Kolumbus. Nie, czy to jest Chinook. To jest Chinook 15, tak. To jest Chinook 15. Tu jest Kolumbus. Ja myślę, że jako osłonę damy mu Kolumbus w granulacie i Warriora. Bo jak sama nazwa mówi. To Warriora. W takim razie super goryczkowe chmiele idą na pierwszy rzut. Na tak zwane... Tam jest jeszcze jeden Warrior. Rozpoznanie walką. Dobra, następnie takie chmielenie pół godziny na smak i na aromat. Ja proponuję tutaj dać Chinooka, czyli desant Chinooka. I dla wsparcia te glacier z Montcudem. Nie, to tutaj. O! Cały plan wziął w głowę. I jeszcze jeden glacier. I jeszcze jeden. Jeszcze jeden. To jest na pół godziny przed końcem. No i teraz co? Teraz byśmy jeszcze dali na może na 5 minut do kopła. Na aromat. Simko? Simko może być. Co prawda to nie jest zamiana. Myślę, że to jest około jakieś 200 gramów. Mamy simko, które trzymają pod poduszką. Mamy simko od centrypiwowarstwa. Prawdopodobnie jest to całe simko obecne w tej chwili. Na pewno zaorę. Tak, także. I mamy jeszcze synko w słoikach, słoiki potem zużyjemy na przetworze. I tutaj jest nasz desert. Blend. Multi-hop blend. Jest tego ze 3 kilo. Dodamy do Winkula. Jest tutaj z 10 odmian. Dodamy do Winkula i do chwilenia na zimno. Do chwilenia na zimno, do leżanka i do wyszynu. Jest tego z 3 kilo, natomiast on miał na kartonu. Żeby potem nikt nie mówił, że kartonem ma. Odmian jest tutaj z tuzin. Natomiast co jest w jakiej ilości? Tego nikt nie wie. Ale za to jest tu najnowszy na przykład mozaik. Ja myślę, że to on zadecyduje o sukcesie naszego piwa. Chociaż być może... Jest też sługi. Być może on zadecyduje o sukcesie tego piwa. Dobra, nawiążemy do kasowania z kokoladą. Żebyśmy tego się nie pogubili. Czyli to do pół, to na godzinę, to na pół, to na 5 minut, to
drugą Mirkula damy stąd jakieś 700 gramów. I czy tak zaczynamy? Jedną trzecią z tego damy do Mirkula, jedną trzecią do leżaka i jedną trzecią do wyszyny. To jest. Do boju. Tak toczno. Dodajemy chmiel Bravo do brzeczki przedniej. Jak widzicie, jest on tak sprasowany. Tylko teraz... On sobie już teraz będzie oddawał aromat. Natomiast potem jeszcze będzie się całą godzinę gotował normalnie, tak jak reszta. Co prawda jeszcze nie skończyła się filtracja, ale już dodajemy miel do Mirkula, dlatego że potem przy wybieraniu muta byśmy nie mogli po prostu mieć tutaj dostępu do Mirkula. Do Mirkula dodajemy chmiel dlatego, że tutaj już piwo nie będzie gotowane, a więc te aromaty, które przejdą pod koniec tego procesu, będą nie zdążą nam odparować. Czyli to jest najbardziej efektywne jakby. Dodajemy oczywiście na oko, bo browar to nie apteka. Znaczy nie tak do końca, ja to po prostu zważyłem, że w takim pojemniku się nam mieści 300 gramów. Czyli mamy tutaj 600. Jeszcze pół może, nie? Jak mówiła moja znajoma kucharka, dwie garstki czarnego pieprzu na pewności. Możecie zobaczyć, jak to wygląda. I zakręcamy. Ale czekamy na sygnał. Dawka chmielu beta. 5 sekund. 4, 3, 2, 1, 0. Dodajemy chmiel. Do gotowania, czyli na 60 minut. Do kopka. Dzisiaj jestem... O, ludzie, zobaczcie, jak chmiel jest. Zresztą teraz zobaczycie. Wsypujemy najpierw szyszkę. Tego? Jaką? Kolumbus. Kolumbus, inaczej zwany Tomochą albo Zeus. To są tożsame nazwy dla tego chmielu. A tutaj mieszanka Warrior, Glacier. Nie, Glacier nie. Warrior i ten. I Kolumbus granulacie. Zobaczcie tutaj. Nie zaparował obiekt. Rzeczy do ekranu. Dobra, dodajemy trzecią dawkę chmielu. Trzecią dawkę chmielu, mniej więcej w połowie gotowania, na 30 minut. Dajemy Chinooka w szyszce. A nie zdążyliśmy go zważyć. Zresztą po co ważyć, więcej go nie będzie od tego. I dajemy w granulacie Glacier, Mount Hood. Piękne. Ciekawe, czy nie pozapycha się ta rura, która idzie do Mirkula. Wspominacie. Myślę, że będzie zerkana. Otwieramy? A, to jest coś, nie ma co się czekać.
ogrzewać. Myślę, że będą Państwo zadowoleni.